Pomyłka nastąpiła. A pomyłka musi być. Czy ciemno robi, muszę nagrywać na bez stabilizacji. Poczekaj. Czekam. Teściu jest na działce, idziemy zobaczyć co robi. Dawno nie było, idziemy z zaskoczenia. Nakryłem was. Dobry. Ja się chowam. Co tu się dzieje? Patrzcie, statywy, kamery. Co się robi, nie? Pomyłka nastąpiła. A pomyłka musi być. Śrubki, kwasówki. Nakrętki. Śruby też z kwasu. Co tu się teraz robi? A, do podnoszenia. Nożyczki. Do. Smacznego. Dziękuję. Normalnie. Zaraz to wystrzeli w górę i zęby stracę. O, piękna akcja. Trzymaj tu palcem, żeby to mi nie wypierniczyło. Klucze się znalazły. Druga założona. Zaciągałem jednej roczki. To jest jedna? Jest jedna. Ty, Darek, bo ja nie będę umiała tego zrobić. Nie umiem wstecznym chodzić. A, tu. Dobra. Złap. Dobra, połóżmy. Marcin. Dobra. A ty taki ze strony. Wejdę do środka. Proszę, moja skrzydła. Dobra.
A w międzyczasie była montowana kedra, co możecie zobaczyć teraz na filmie. Siedź, teraz tylko przykręcić. Na zewnątrz jak ładnie wygląda. Chodź. Ale to tu znowu nie czyli. Dobra, nie na te dłuższe trzeba odpływać. No załapałem, ale to jest na jeden obrót gwintu. Nie wiem, czy masz? Dobra. Kurde, mały rój jest. Gdzie tam? Mówię? Idzie. Dobra. Dobra. Tam górną? No poczekaj. Poczekaj chwilę, bo... Kurde, gdzie mogłem tą szpadkę? No. No. No, aż więcej nie pójdzie. Dobra. Dała panę. Już? Trzymasz? A to teraz trzymać? No trzymaj. Moment. Trzymam. Dobra. A, ja miałam w ręce w drugiej. Załapiesz? Zaraz zobaczę. Coś tam weszło. No, klucz? Trzymam. Dokręć. Dobra. Nie, jeszcze nie. Jeszcze idzie. Idzie? No. Dobra. Teraz górna. To muszę... Wyciągnąć. Ale się gdzieś musi palić, czy coś, bo jeździ ich tyle, że... Już? No. O, jeszcze. Dobra, traja. Dobra. A z wewnątrz wygląda to w ten sposób. O, pięknie. Odrestaurowane to jest stare, niekupione nowe. Z jednej i z drugiej strony. Na rzepkę.
Jest i brakująca rączka. Dziurki już wywierciłem. Także idę tam. Może z dyszla sięgnę. Zobaczcie, jak to dobrze jest wysokim. Z dyszla przykręcam nakrętki na dachu. Niech pan się nie cha, że taki wysoki. Dobrze, że my tacy nie chcę, to pani się umieścimy. Dobra, mam klucz na mojej prawej, czyli wasza lewa. Siedzi. Dobrze, dokręć, ciociu. No, dokręcaj. Już? Nie. Jeszcze mi się kręci. Dobra, druga, tylko moment. Przełożę sobie klucz w drugą rękę. Siedzi. No. Dobra. Jest i druga rączka. Ze ślepki jeszcze. Jedna, druga. Masz te ślepki. Ty, zobacz. Ej, to się składa. Rzeczywiście. Idę włożyć za ślepki jeszcze. Nie, za ślepy nie. Nie na górę? Bo tam są z kwasu. To co ty mi tu się dałaś? Tu są za ślepki. No tu za ślepki. Uwaga, test. He, działa. Słuchajcie, działa. To teraz tam będzie, o. Coś nie gra. O, a tam wejść nie chcę. A to nie trzeba przypadkiem robić tak? A nie, bo to... O, a i teraz załapać. Ej, patrzcie, jaka jest opcja. Ten szyber dach, który tam jest... Nie pasuje nam. Nie pasuje. I tak doszliśmy do wniosku. A wiecie o co chodzi? W tej chwili założyliśmy te wichajstry, żeby wiatr tego nie poderwał, tak? I ja wejdę nawet na drabinę, o. I tu jest szpara. O. Widzicie? A nie powinno być szpary. Teraz ten szyber dach, weźmiemy go, obrócimy o 180 stopni. Zobaczymy. Czyli musimy odkręcić nożyczki do podnoszenia, odwrócić go o 180 stopni, bo pamiętajcie, że dach w przyczepie jest wygięty na dwie strony inaczej. Tu jest więcej, tu jest mniej. I w sumie nie wzięliśmy tego pod uwagę. Nasz błąd najprawdopodobniej jest źle umiejscowiona. Uważaj za winogrody. Widzicie, co tu się dzieje? No. To jest źle. Jestem tu teraz na drabinie i powiem wam, ten szyber dach najprawdopodobniej, kamera tego oczywiście nie odda, też jest wygięty w dwóch płaszczyznach, tak jak dach przyczepy. No i tego troszkę nie wzięliśmy pod uwagę, także to co widzicie po środku, to w tej chwili trzeba odkręcić, podnieść to do góry, odkręcić dookoła, przykręcić i zobaczymy, czy się będzie schodzić. Poczekaj, jeszcze nie trzymaj, dobra. Pamiętajcie, że jest ten moskitera przytegowana. O. I robimy obrót. No i ciekawy jestem, czy to zaraz wyjdzie. Patrzcie, teraz od razu widać, że szyber dach po odwróceniu idzie zgodnie z przyczepą. Czyli jaki wniosek? Człowiek uczy się na błędach. Uwaga, chwila prawdy, test numer 2. Tam wszystko, uwaga, uwaga. Uwaga. No i teraz dochodzi. Cyk. Tu jest piękna akcja. Idę z drugiej strony zobaczyć. A tu jest dziura.
A tu jak jest? No jest lepiej niż było, z tym, że pany z tamtej strony, tu, jest taka szpara. A tutaj, tu jest idealnie równo z tym. Chyba, że na zawiasach wysokość jest źle ustawiona. I tutaj niestety padła nam bateria, teściu doszedł do tego, co było źle zrobione. Jak coś było źle z tymi nożyczkami, w każdym razie jest zrobione, jest pięknie. I w sumie na tym kończymy ten odcinek, także dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Pamiętajcie o subskrypcji, o łapkach do góry i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.